To, co się działo na klubie PiSu. No, tam była karczemna awantura. No, rzecz niewyobrażalna. Podważano decyzję prezesa, zmieniono decyzję prezesa na klubie. No i marszałek Bosak dalej pełni swoją funkcję, ale prestiżowej porażki paradoksalnie doznał nie kto inny jak Jarosław Kaczyński. Ale pewnym stałym elementem działalności politycznej prezesa Kaczyńskiego, że on z nikim nie rozmawia, co najwyżej wydaje polecenie, Wykrzykiwał tam, że trzeba natychmiast otworzyć, bo przecież tego rządu, tego parlamentu już nie ma, bo on będzie 31 stycznia rozwiązany z uwagi na nieprzyjęcie budżetu. To jest pełna hipokryzja i oszustwo. On nie zrobił nic. Dlaczego? Bo mógłby wydać akt łaski i w trybie natychmiastowym panowie Wąsi i Kamiński opuszczają zakład karny. Szanowni Państwo, Garmasz w polityce popłaca. E egzorcysta, który wypędzał diabła Salcesonem, miał dostać bodaj. 100 milionów łącznie i to, co NIK ujawnił w spółkach skarbu państwa. O, chłopcy popłynęli, to już nie są miliony, to są setki milionów. Będzie to rozliczane i uwaga, ci, którzy te pieniądze kradli, będziecie je musieli zwrócić. Jest odpowiedzialność odszkodowawcza i odpowiedzialność karna także za defraudację środków publicznych. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mikołaj Dowiek, redakcja Goniec.pl, raport Gonieca dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu praktycznie jak co tydzień, senator Krzysztof Jatkowski, witam Cię serdecznie. Witam Cię Mikołaju, ale przede wszystkim witam Państwa, naszych stałych sympatyków, wszystkich tych, którzy nas oglądają. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze wpisy, za Waszą życzliwość. Jak co tydzień, w ostatnim czasie to był bardzo intensywny czas polityczny, przede wszystkim zacznijmy od posiedzenia Sejmu, podczas którego były głosowane dwa wnioski, odwołanie ministra Sienkiewicza z jego funkcji, a także wicemarszałka Bosaka z jego funkcji w Prezydium Sejmu. Oba przepadły, mimo tego, że na przykład w przypadku Krzysztofa Bosaka na początku, jeszcze w grudniu, sami Jarosław Kaczyński deklarował, że cały jego klub zagłosuje za odwołaniem. Skąd inąd Paradoksalnie karty. najciekawsze się działo nie na sali Sejmowej, bo już chwilę przed głosowaniem mniej więcej widzieliśmy jakie wyniki, ale to, co się działo na klubie PiSu. No, tam była karczemna awantura. Słyszałem, że Mariusz Błaszczak jako przewodniczący klubu wszedł na klub dziarskim, odważnym głosem powiedział: odwołujemy Bosaka z funkcji wicemarszałka. Ale po tym, jak awanturę zrobił mu nie, poseł Czarnek, że to idiotyzm, głupota. E i że ten scenariusz mu się nie podoba. Rakiem się wycofał. No, ale wiesz, co jest najciekawsze? Przecież przewodniczący Błaszczak jest znany z tego, że on nie mówi samym sobą. On jest ustami prezesa Kaczyńskiego. No, rzecz niewyobrażalna. Podważano decyzję prezesa, zmieniono decyzję prezesa na klubie. No i marszałek Bosak dalej pełni swoją funkcję, ale prestiżowej porażki paradoksalnie doznał nie kto inny jak Jarosław Kaczyński. Ale spójrzmy na to szerzej, no bo z jednej strony można powiedzieć, że właśnie Wola Kaczyńskiego została w jakiś sposób szoma, No ale z drugiej spójrzmy na układankę polityczną. Przecież. przecież PiS, usuwając Bosaka z funkcji marszałka sejmu, traci tak naprawdę jedną z ostatnich środowisk, z którymi może rozmawiać, z którymi, które jakby w jakikolwiek sposób mogły być. Nawet zainteresowana rozmowami, jakimiś wspólnymi projektami. Ja tu nie mówię jakiejś koalicji, ale w ogóle rozmowy, bo przecież koalicja 15 października, no na razie jak jeden mąż, raczej z pisem, no nie będzie dyskutować o tworzeniu nowego rządu. Mikołaj, robisz pewien błąd logiczny, bo ty zakładasz, że prezes Kaczyński z kimkolwiek chce rozmawiać, a pewnym stałym elementem działalności politycznej prezesa Kaczyńskiego jest, że on z nikim nie rozmawia, co najwyżej wydaje polecenia, ale ten model trochę się w polityce nie sprawdza, nie tylko PiS przegrał wybory parlamentarne, no rządu nie utworzył, ale moja diagnoza jest taka, że będzie tylko słabszy, a model przywództwa Jarosława Kaczyńskiego jest jednak Modelem przywództwa starszego pana żoli boża, który coraz mniej ogarnia rzeczywistość. Czyli sugeruje, że Jarosław Kaczyński na emeryturę polityczną, nawet nie przez to, że zostanie wypchnięty z funkcji prezesa PiS, ale że jego złe działania tak naprawdę wypchną PiS na margines. Jest co, ja tu trzymam kciuki, żeby Jarosław Kaczyński jak najdłużej był w polityce, aż do ostatniego wyborcy, który go opuści, a że jak widać w ostatnich sondażach, poparcie dla PiSu spada, więc Jarosław Kaczyński w pocie czoła dba, żeby tych wyborców było mniej, żeby mógł z nimi utrzymywać silniejszą więź. Jak wiesz, jak jest mniej wyborców, to silniejszą więź pewno można z nimi utrzymywać. Życzę prezesowi kaczyńskiemu, żeby miał jak najsilniejszą więź. Najlepiej, żeby to była więź teta-te z jednym wyborcą, na przykład z Mariuszem Błaszczakiem albo z Terleckim. No dobrze, ale oceniasz też mobilizację, jeżeli chodzi o frekwencję na różnych protestach Prawa i Sprawiedliwości, bo nie tylko protest wolnych Polaków, ale również były pomniejsze protesty w innych miastach. No i również w przypadku prokuratury krajowej tam też pojawili się no nie wiem, czy sami zwolennicy PiSu, natomiast nawet na pewno przeciwnicy rządu Donalda Tuska, protestując przeciwko temu, co się działo w kontekście prokuratura krajowego barskiego protest wolnych Polaków rzeczywiście tam była niezła frekwencja ja nie będę wchodził w dyskusję, bo nie będę matematycznie liczył czy tak jak mówił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy tam było kilkadziesiąt tysięcy czy tak jak wykrzykiwał pan Błaszczak, tam było kilkaset tysięcy ważne, że rzeczywiście to był dosyć duży protest, no ale paradoksalnie ze wszystkich protestów PiSu najgłośniejszym był ten pod murami aresztu śledczego, gdzie poseł Bosek Bosek. Gosek Gosek. Gosek wykrzyczał scenariusz polityczny, nie wiem czy pamiętasz jak funkcjonariusz służby więziennej nie chciał mu otworzyć bramy do aresztu śledczego skądinąd, ja zawsze tłumaczę kolegom z PiSu, że pod zakład karny się stawiasz, jak już masz prawomocny wyrok i wezwanie do odbycia kary no tam bez wyroku to tam nie biorą no więc jak już poseł Go Gosek chciał szturmować te bramy więzienia a klawisz mu nie otworzył no to wykrzykiwał tam, że trzeba natychmiast otworzyć, bo przecież tego rządu, tego parlamentu już nie ma, bo on będzie 31 stycznia rozwiązany z uwagi na nieprzyjęcie budżetu. Szanowni Państwo, budżet przez Sejm przyjęty. W przyszłym tygodniu będzie przyjęty przez Senat. Już o to zadbaliśmy, zmieniliśmy regulamin. Sprawnie budżet będzie przyjęty. No i pan Gosek ze swoimi deklaracjami zostanie jak Zabłocki z mydłem. No dobrze. Z mydłem. Ale jak w kontekście tego Wąsika jaka Mieńskiego ocenia działanie PiSu? No bo e, spójrzmy na to wielowymiarowo. Jeżeli chodzi o samego Andrzeja Dudę, on najpierw opowiada przez cały tydzień, że jego Ułaskawienie jest skuteczne, po czym wszczął procedurę ułaskawiającą, czyli nie ułaskawił sam, co spowodowałoby, że oni by wyszli z automatu, z tego więzienia, e, tylko przekierował tą sprawę do e, ministra Bodnara. Czym samym podważył tak naprawdę to swoje wcześniejsze ułaskawienie, a teraz decyzja w tej sprawie leży w rękach ministra sprawiedliwości. Ale... W związku z tym, mm -hmm. gdzie, jakby w tym wszystkim, jest metoda? To jest pełna hipokryzja i oszustwo. Zobaczmy. Prezydent Duda spotyka się z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ja absolutnie nie pochwalam podrabiania dokumentów, fałszowania podpisów, nielegalnej prowokacji, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, bo za to panowie Kamiński i Wąsik byli skazani, a nie za walkę z korupcją. Ale jeżeli prezydent Duda mówi, że to takie kryształy i że on zrobi wszystko, żeby wy ich wypuścić więcej, no opowiada to żonom, dla mnie zawsze osoba bliska, dla mnie zrozumiałem, że małżonki walczą, żeby ich mężowie opuścili zakład karny, chociaż ja akurat tam procesu resocjalizacji nie dostrzegam, no to y, bym powiedział, powiem tak, prezydent Duda mijał się z prawdą, powiem ładnie, bo to prezydent, mówiąc, że on zrobi wszystko, żeby oni opuścili zakład karny. On nie zrobił nic. Dlaczego? Bo mógłby wydać akt łaski i w trybie natychmiastowym panowie Wąsik i Kamiński opuszczają zakład karny. Co on zrobił? On powiedział, że wszczyna procedurę łaskawieniową, w której to opinie musi wydać Sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, prokurator generalny. Prokurator generalny może jeszcze w miarę szybko wydać opinię, ale sądy mają jako termin instrukcyjny dwa miesiące, jeden sąd, drugi sąd, czyli to jest procedura wielomiesięczna, czyli przepraszam, ale jest fałszywym i obłudą mówienie ze strony prezydenta, że ja robię wszystko, żeby oni opuścili natychmiast zakład karny, bo okazało się, że nie zrobił nic. Za to co zrobił? Powiedział, drogi minister sprawiedliwości, jest artykuł 568 KPK, gdzie prokurator generalny może zarządzić przerwę w odbywaniu kary? Ale pozwól, że ja zacytuję ten artykuł, bo wszyscy pospadacie Państwo z krzesła. Ten artykuł mówi tak, że uznając szczególnie ważne powiady przemawiające za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy, i to najważniejszy fragment, uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, prokurator generalny może zarządzić przerwę w jej wykonaniu. Kiedy prezydent wyszedł z tym o apelem, to z dwóch lat orzeczonej kary pozbawienia wolności zgadnij, ile panowie Wąsik i Kamiński odbyli. Dwa dni więc to jest dopiero kpina i hipokryzja. W do reszta, a do czwartu... a w, środę, w środę była akcja. Więc y, jeszcze tam jest kolejny na przykład warunek, że panowie zrozumieli swój błąd, zrozumieli, że popełnili przestępstwo, że skutecznie y, następuje jakiś proces resocjalizacji. No jaki był skuteczny proces resocjalizacji? To pan Kamiński pokazał w Sejmie metodą artykulacji ręcznej, pokazując gest Kozakiewicza innym e, parlamentarzystom. No więc. Jeżeli mnie pytasz, czy jakikolwiek warunek wymieniony w przepisach, który jest niezbędny, czy do przedterminowego zwolnienia, czy do przerwy w odbywaniu karze został spełniony, nie, nie został żaden. Dlatego dzisiaj mamy te informacje, że prokurator generalny, czekamy na oficjalny komunikat, jednak będzie sceptyczny co do wniosku prezydenta i przypomni panu prezydentowi, że jak tak bardzo chce panów obu uwolnić w trybie natychmiastowym, czego ja nie pochwalam, bo... Uważam, że popełnili przestępstwa, mają zasądzony wyrok dwóch lat pozbawienia wolności, ale oczywiście prezydent może skorzystać z prawa łaski, bo w tej sprawie nigdy z niego nie skorzystał, no bo nikt nie był skazany. Pan prezydent chciał jeszcze przed skazaniem ułaskawiać panu Wąsika i Kamińskiego, to dzisiaj ma taką możliwość, no dobrze, jak chce z niej skorzystać. Jak, jak, w jaką grę generalnie teraz i obóz prezydenta, i obóz Prawa i Sprawiedliwości? No bo e, prezydent wszedł tą procedurę pół godziny przed protestem wolnych Polaków. De facto trochę mimo wszystko obniżając emocje społeczne, nieułaskawy i wprost, sugeruje, że oni na pewno jeszcze przesiedzą trochę w tym więzieniu. No i co wtedy czy prezydent się na to godzi, czy może Jarosław Kaczyński na przykład powiada prezydentowi, że fajnie gdyby oni jeszcze trochę posiedzieli, no bo widzieliśmy ten performance w sejmie tak Skidarni z z i Wąsikiem, e, okrzyki uwolnić posłów. E, no więc też prawda jest, że podtrzymuje cały czas, że oni są posłami, że mają cały czas ważne mandaty poselskie. Ale ja mam absolutne przy że Prawo i Sprawiedliwości wcale nie zależy na ich wypuszczeniu z więzienia, że to jest chudzpa i scenariusz polityczny. Panowie z PiSu chcą krzyczeć o więźniach politycznych, jakby to absurdalnie nie brzmiało, no bo więźniowie polityczni są w dyktaturach, a my mamy system demokratyczny i to niezależny sąd skazał obu panów na karę pozbawienia wolności, więc będziemy mieli dużo słów, dużo dymu, ale jak ten dym się rozwiewa, to na końcu widać ten scenariusz polityczny, który polega na tym, że tak naprawdę prezesowi Kaczyńskiemu, i jak widać prezydencie, prezydentowi Dudzie, wcale nie zależy na tym, że panowie mury zakładu karnego opuścili. To ostatnie pytanie też związane z Twoją instytucją, bo niech cały czas zajmuje się, powiedziałbym, rzeczami, które zostały. W opisie, tak to nazwijmy. W sensie ono y, cały czas bada, tak jak mieliśmy raport TVP, teraz mamy kolejny raport. Co według ciebie z niego y, wynika? No bo cały czas też dostajemy te informacje na przykład o pensjach w TVP. No tu mamy chyba jeszcze więcej nowych informacji. Uff, bo mamy aż dwie rzeczy. Mamy wcześniejszy raportniku dotyczący funduszy Sprawiedliwości i Spółki Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, garmasz w polityce popłaca. E, egzorcysta, który wypędzał diabła salcesonem, miał dostać bodaj... 100 milionów łącznie, 30 milionów tylko w ostatnim czasie, tak, tak, z niczego innego ten pan nie zasłynął poza mnie, poza tym, że okazuje się, że Salceson jest dobry na walkę z diabłem, no to jest absolutny skandal. Beneficjentem pieniędzy z Funduszy Sprawiedliwości, mam raportniku przed oczami, to jest głównie ojciec Tadeusz Rydzyk, Fundacja Profeto, czyli sercański sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji, to jest ten Salceson, i są jeszcze różne inne fundacje i stowarzyszenia, prawie wszystkie powiązane z politykami PiSu. I powiem Ci szczerze, że, że ta sprawa mnie bulwersuje szczególnie, bo ja byłem tym ministrem sprawiedliwości, który powołał Fundusz Sprawiedliwości, bo miał pokazywać ludzką, lepszą twarz państwa, które dba nie tylko o obronność, służbę, zdrowia, ale dba także o osoby poszkodowane przestępstwem, o bite kobiety, o dzieci, które muszą skorzystać z pomocy psychologicznej. Po to był ten fundusz. Gdybym wiedział, że to będzie fundusz na przewalanie kasy i napychanie sobie publicznych pieniędzy przez działaczy i sympatyków PiSu, Solidarnej, Suwerennej Polski, to ten fundusz nigdy by nie powstał. I to, co Nik ujawnił w spółkach Skarbu Państwa. O, chłopcy popłynęli. To już nie są miliony, to są setki milionów. 780 albo 90 milionów na darowiznę, ponad 800 milionów na sponsoring, nie kontrolowanie tych wydatków. To już nie są dziesiątki milionów złotych, to są setki i miliardy, jeżeli patrzyć na wszystkie spółki Skarbu Państwa i na końcu nie wpuszczenie kontrolerówniku na kontrolę. Szanowni Państwo, dobre się kończy. Może Wam coś o tym opowiedzieć pan Piotr Wawrzyk, zatrzymany, bo prokuratura nagle zaczęła mnie pracować. Przedstawiono mu już zarzuty. Nie ma pana Barskiego, który okazało się, że byłby prokuratorskim emerytem, a nie prokuratorem w służbie czynnej. W Polsce dwa lata nielegal rządził prokuraturą. To jest dopiero dowcip w oparciu o przepis, który nie obowiązywał od lat. PiS go jakoby powołał na prokuratora generalnego. Dzisiaj nadchodzi czas, gdzie tą lewą kasę ze Skarbu Państwa, tą lewą kasę z Funduszu Sprawiedliwości, to, co było z nią, z nią robione, będzie to rozliczane i uwaga, Ci, którzy te pieniądze kradli, będziecie je musieli zwrócić. Jest odpowiedzialność odszkodowawcza i odpowiedzialność karna także za defraudację środków publicznych. Czyli oceniasz, że na razie wszystkie działania ministra Bodnara są zgodne z prawem, na 100%? Tak, nie mam żadnej wątpliwości, że w sprawie na przykład pana Barskiego nie tylko mógł, ale musiał działać. Przepisy ustawowe mówią, minister każdy działa w zgodzie z przepisami prawa i konstytucją. Gdyby tego faktu nie ujawnił, sam ponosiłby odpowiedzialność z tego tytułu. Szanowni Państwo, będziemy te jeszcze wszystkie sytuacje obserwować, badać i komentować. Ja już Państwu oczywiście serdecznie dziękuję, zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, pisania swoich opinii na temat tego, co się dzieje teraz w Polsce, Państwa i naszym gościem był Sandor Krzysztof Dziękuję Państwu i pamiętajcie, nie tylko kulinarnie, garmasz, a w szczególności salce salceson, jeżeli nawet nie służy zdrowiu, to może służyć Waszym portfelom.